dniach 3-4 marca odbywa się w naszym Tomaszowskim Muzeum już czwarta edycja giełdy wystawy minerałów, skał i skamieniałości i wyrobów jubilerskich pod nazwą Skarby Ziemi. Na naszej giełdzie prezentuje się w tym roku 15 wystawców z całego kraju. Odwiedzający naszą giełdę mogą nabyć bardzo ciekawą biżuterię, wyroby jubilerskie czy różne okazy minerałów. Odwiedzający naszą giełdę mogą wziąć udział w loterii, którą organizujemy wspólnie ze współorganizatorem giełdy, firmą Adston. Do wygrania jest tak zwana statuetka szczęścia. Jest to geoda ametystowa pochodząca z Brazylii. W tym roku można właśnie taki prezent wygrać. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Mazowieckim na czwartej wystawie i giełdzie minerałów i wyrobów jubilerskich. Impreza trwa dzisiaj od godziny 10 do 18 oraz w niedzielę od 10 do godziny 18. Do Tomaszowa przyjechało ponad 18 wystawców ze swoimi kolekcjami i zbiorami i oferują właśnie te wyroby. Tutaj Państwu mogę zaprezentować wystawę minerałów z gromady pierwiastków rodzimych, rzadkich metali, które występują w przyrodzie i można zobaczyć, jak one wyglądają w naturze. Jest to materia nieożywiona, więc nie zawsze w książkach jest to tak żywo przedstawione. Są też minerały miedzi, jakie występują na świecie. To jest zbiór, kolekcja takich minerałów miedzi występujących w przyrodzie oraz granaty. Granaty, które bardzo lubimy, jest to kamień szlachetny, też rzadko występujący. Tu na przykład taki uwarowit, który występuje tylko na Syberii i w Czechach występuje. Są to minerały bardzo szlachetne, zresztą widać po ich blasku. Tutaj jeszcze na naszej imprezie jest też duża też kolekcja minerałów, tam pani Teresa ma, ona też prowadzi też gazetę taką regionalną, prowadzi też w zakresie minerałów i to ona idzie w kierunku zdrowia, że minerały też mają wpływ na nasze zdrowie, więc to też jak gdyby osobna dziedzina życia, prawda? Dalej, no minerały są tutaj, dużo jest w biżuterii przedstawione, bo panie lubią biżuterię i naturalne kamienie, które są trwałe i oczywiście też każdemu służą, pomagają, ozdabiają i bardzo są pomocne. Mamy też bursztyn tam w drugiej salce, no, nasz start narodowy. Też w różnych formach przedstawiony, jako minerał, jako okaz może być naturalny, ale też może być wyroba poszczególnych w całej tej galanterii biżuteryjnej. Tu jest też tanzanit, rzadki minerał, też w naturze występujący tylko w Tanzanii, w Afryce. I jest on poradzany jako wyrobie. Jakbyśmy to oszlifowali, to panie noszą to w biżuterii obrączkowo, wisiorkowej i ten. I też mamy dużo wyrobów ze srebra, z wyrobów, złota tu nie mamy, złota raczej, bo to jest droższe. Tu by trzeba było bardziej chronić tą imprezę, żeby ją lepiej zabezpieczyć. Mamy też minerały z dróg świętoszystych, tam nasz wspaniały krzemień pasiasty, który bardzo panie lubią w różnych formach. I też tam pani ma też taką też minerały połączone z wodą jako eliksir zdrowia. Grupa kamieni szlachetnych to gdzieś około 100 będzie.
100 minerałów, które są najbardziej, no, tak powiem, no, muszą być najładniejsze, bo jubiler, który podejmuje się obróbki szlifowania oraz polerowania, wybiera kamienie te, które spełniają pewne wymogi. A mianowicie, punkt pierwszy to jest efekt, no, wizualny. Czy jest ładny ten kamień, prawda? Czy jak obrobi go później w różnej formie, to z kolei w różnej formie go obrobi później, to czy on się mu sprzeda za odpowiednią cenę, bo on też tam, musi jakąś tam pracę włożyć tę niesamowitą, żeby się sprzedał. Dwa, żeby to spełnić, drugą grupą jest twardość kamienia. Twardość kamieni jest klasyfikacja według Bochma, jest tam 10 klasyfikacji, najtwardszym jest diament, to wiemy, prawda? No diament to już jest, w tej chwili są w sprzedaży, takie próbniki są, jak gdyby od talku zaczynając do korundu, kończąc, są w sprzedaży takie próbki, że ocierając kamień o kamień, możemy mniej więcej określić twardość tego kamienia. Tu gdzieś tam znajdziemy na polu, gdzieś tam wędrówka naszej, gdzieś tam, jak gdzieś podróżujemy po świecie, no, w różnych, to ten kamień możemy, tu zresztą pan Adrian na sali, on bardzo ładnie potrafi ocenić po rysie. No też powiem, jak rysy zrobić. No, bierzemy porcelanę nieoszkliwioną i dany kamień trzemy o porcelanę. I mamy rysę białą, żółtą, zieloną i tak dalej. Obecnie jaki kolor ma kamień, bo kamień może mieć barwy różne. I czasami kamień zielony, a ma rysę białą na przykład. Ktoś powiedział, niemożliwe, że tak jest. I po tej rysie, ja tutaj mam tej książki, nie wziąłem ze sobą, po tej rysie możemy od razu ocenić, w której grupie minerałów jest dany kamień. Od razu. Jeszcze, jak Państwo nie wziąłem tej książki, załuję, bo na dole ją mam. I można ocenić od razu kamień. To więc ja już mi to pomaga w ocenie, jakim ja się minerałem spotkałem. No, następnie, wracając do kamieni. Wtedy dany jubiler, czyli na jubiler, są też tak zwani szlifierze są, bo w Birmie, w Wietnamie i tak dalej są szlifierze, dlaczego to są rubinów, które tam się znajdują. No, rubiny są tam najbardziej na Ceylonie jeszcze. Tam najbardziej są one wydobywane. Ja nawet mam taki, u siebie mam w domu taki okaz, że jest marmur, biały marmur, który u nas nie występuje w naszej przyrodzie. I na tym są widać okazy rubinów. Naturalnie wklejone? Tak, one są przyklejone jak gdyby do tego marmuru. I trzeba lekko go wykuć, no i mamy już ten minerał. No i wtedy ten jubiler ocenia wagę tego nazwijmy okazu. No bo to się liczy się to w karatach. A karat jest to 1/5 grama. Także od razu ocenia wartość rynkową. Bo to jest przeliczane, to wszystko się dzisiaj materialnie odbywa. To podobnie jak na tych filmach, na Glenrath, jak wydobywają ci na tych poletkach góra skalisty w Ameryce, są poletka, jak ludzie wydobywają akwamaryny z działek, prawda? Wysoko w górach są usytuowani, też wydobywa prosto ziemi, brudny akwamaryn, ktoś mi powiedział, że i on to ocenia go. Wycenia go wartość, mówi, o 5000 dolarów będę miał na giełdzie, tam najbliższej. I to potem w Ameryce to wędruje to w ten sposób, że największe giełdy świata odbywają się w miejscowości Tucson. To jest w stanie Arizona, 60 km od granicy z Meksykiem. I tam w miesiącu lutym, bo właśnie skończyły się tydzień temu te giełdy, i tam wszyscy wielcy tego świata, którzy się zajmują się minerałami, tam jeżdżą. I tam kupują chód, to zależy. I też tam się odbywają tak zwane ciche w hotelach, ciche aukcje. Proszę Państwa, nie wierzycie, że rocznie przybywa 50 minerałów nowych, 100,5 tysiąca, które do dzisiaj są sklasyfikowane. Malutkie takie minerały, które nowe nazwy wchodzą do grupy minerałów, które są sklasyfikowane. Także ich przybywa. Ale ta komisja gemologów, którzy zajmują się tymi minerałami, ona to ocenia i nazwy ustalają składy chemiczne itd. To musi być opracowane. I tam to z tym tu są, no, odbywają się to i wystawy, i też giełdy. Proszę Państwa, nie użycie takiej geody, takiej druzy ametystowej, czterometrowej, która się budowywa w Brazylii, tam na rzeczą Rio Grande.
No tak jak tam ziemię, tą ziemię, tam już ją przetrzesali, bo to na wysokości 6 metrów się te druzy, te co pani lody, te widzi. Może 6 metrów jest to usytuowane, to wszystko ludzie topią kopartami, wykopią te ametysty piękne. Urupaj ma jeszcze piękniejsze, bo ma bardziej fioletowe te kryształy, ale tego nikt nie rekultywuje, bo to trzeba też po sobie sprzątnąć. A nie rozkopać, wie pani, takie nazwijmy to ulwista zrobić tego i potem to zostawić. Tak, potem to się zaleśni i potem takie w sumie to jest nieużyte. Jest. W tej chwili Brazylia już to opanowała, to że te ametyst będzie droższy, będzie, bo jak państwo zakazuje coś i jak gdyby porządkuje tematy związane z wydobyciem tych minerałów na dziko, no to wtedy się robi i trudniej jest pozyskać minerały, no to cena się rośnie się w górę. A tak na marginesie w Brazylii są domy towarowe z minerałami. Ktoś by wierzył, że jak możemy, no tak dalej handlowe jak w Tomaszowie to byłyby same minerały. Dla przykładu. To ktoś powie, no niemożliwe. No możliwe wszystko jest. No tak jest tam ten przemysł tam rozwinięty. My też mamy dużą wiedzę, bo to też trzeba mieć wiedzę, że do tego, żeby kupować, nabywać, tworzyć. Nawet takie barwione alety, takie widzimy, takie ten. Ostatnio kolega padł na pomysł, że przykleił sobie do szafy kuchenny jako uchwyty. No, bo ludzie szukają nowych pomysłów, jak te minerały można w sposób użytkowy je wykorzystać, żeby wzbudzały ten. Aktualnie zakończył się wykład pana Mirosława Gumiennego, właśnie właściciela firmy Adston, współorganizatora naszej giełdy, na temat kamieni szlachetnych. Myślę, że wykład był bardzo ciekawy, zainteresowani mogli zapoznać się z różnymi ciekawostkami i dosyć szeroką wiedzą na temat minerałów i biżuterii, wyrobów jubilerskich. Praca zaczęła się przed 27 laty, jak się tworzyła nowa epoka w naszym kraju. Pomysł mi ten przywiózł z zachodu kolega i tak jakoś rozwinąłem to w Opolu. I w tej chwili jestem w 7 miastach w Polsce i się tym zajmuję. Muszę przyznać, że kwarc różowy jest takim bardzo takim pozytywnym kamieniem, z którym się dobrze czuję. Bo tego nie czujemy czasami, ale z minerałem czasami obcując człowiek lepiej się czuje, może bardziej taki jest pogodny, pozytywny. A ja taki jestem w zasadzie. No. Powiem, że wiara czyni cuda. No. Obcowanie z naturą, bo to jest materia nieożywiona, no, też daje nam wiele radości, wiele pożytku. A jak jeszcze jakąś kolekcję stworzę, a marzyłoby mi się stworzyć, to jest oczywiście staje się niemożliwe, bo w przyrodzie występuje 4,5 tysiąca minerałów, także to jest to potężny zbiór. A jeszcze 50 minerałów nowych przybywa co roku. Komisja Data Światowa ustala, to są bardzo małe minerały, bardzo rzadkie. Najdroższy minerał świata, painit, 1 gram kosztuje 300 tysięcy dolarów. Także to świadczy to już o jakiejś niepotycznej kwocie. Co by ktoś powiedział, że zaraz jakiś tam kamyczek by nie dałby tyle pieniędzy, prawda? Tutaj muszę pochwalić panią dyrekcję muzeum w Tomaszowie, bo ja organizowałem w Radomiu tutaj w giełdę i dyrekcja wystąpiła do mnie z propozycją, czy podjąłbym się z organizacji imprezy w Tomaszowie. Ja mówię, jak najbardziej, ja jestem otwarty na współpracę. I to się stało, bo to jest impreza jest cykliczna, co roku jest. Także podjąłem się tego, no i jestem tutaj co roku, będę u państwa, jeżeli nie zechcecie państwo. Na tą chwilę trudno ocenić frekwencję, ponieważ giełda jest dwudniowa. W tej chwili jesteśmy w połowie pierwszego dnia. Myślę, że frekwencja będzie całkiem dobra. Około 300 osób myślę, że odwiedzi naszą giełdę.